Grzesiek z numerem 16, przyjechałem z Żor. Z Żor? Żory, nie, tak daleko. Niedaleko startu. No. Nie tak daleko. Przede mną osób? Przed nami? Jeden. Jeden? Czech. Jesteś debiutantem w tego typu imprezach? Karpaty pierwszy raz, na miesiąc temu jechałem Wisłę i to był mój debiut. Ale startowałeś w górę, w jakichś zawodach w ogóle, MTB czy coś? Maratony, no ale to takie tam do 3 godzin. Aha. No ale nie no, pojęcie o jeździe w górach masz, to najważniejsze. Ale no, coś tam jeżdżę. No bo niektórzy się tak zapisują z Wisły na zasadzie, a będzie taka sama impreza, tak? No już widać po pierwszych kilometrach, że to nie taka sama, nie? No powiedz... to pierwsze ponoć najtrudniejsze, słyszałem. Pierwsze 600 jest najtrudniejsze, potem już z górki. Co cię pcha do takich dziwnych przedsięwzięć? Trudno mi powiedzieć, co mnie nie pcha. Lubię rower, góry, długie dystanse, wyścigi. No tutaj jest połączenie tego wszystkiego. Jakoś specjalnie się szykowałeś do tego? Jakieś przygotowania? No generalnie dużo jeżdżę po prostu przez cały rok. Bez żadnego planu, ale objętościowo staram się jak najwięcej. Masz jakiś plan na tą imprezę? Nocujesz, nie nocujesz? Rozpisałeś to sobie? Nie, zawsze bez rozpiski. Czyli spontan? Jak będę się czuł. Ale mam zamiar po nocach spróbować jechać jak najbardziej. Czyli jechać po nocy? Tak. Okej. Okay. Jakiś, masz taki, zawsze wszystkich pytam, masz jakiś taki swój patent? Na przykład coś fajnego do jedzenia, albo sprzętowy, albo w ogóle cokolwiek. Takie, co mógłbyś innym przekazać na przykład? O, jeszcze chyba mam za małe doświadczenie, to jest mój drugi wyścig. A jak twoje życie rowerowe na co dzień wygląda? Po prostu wycieczki w górach? Góry, trochę szosy, no na zmianę przeplatam to jedno z drugim. A szosa też, tak? Szosa też, tak. A mania pod tytułem gravel cię nie ściągnęła na razie? Nie, jeszcze nie, jakoś nie próbowałem nawet nigdy. Jedziesz, widzę, na fullu. Uważasz, że to jest odpowiedni sprzęt na taką imprezę? Jak najbardziej, myślę, że najlepszy. Aha. Jak te pierwsze 30 km ci się podoba? No te pierwsze 30 znam, bo no, mieszkam tu niedaleko, więc jeżdżę w tych okolicach. Czasami, no teraz zaraz się zaczną takie dla mnie nieznane rejony. O, no to czekacie naprawdę piękny singiel teraz. No ale już od samego początku trasa jest piękna. Aha. To na pewno. Dobra. Jakieś do ojca dyrektora masz coś fajnego do powiedzenia? No mógł sobie darować tą wycinkę drzew za stożkiem. No, zryli trochę, co? No. Ten fragment, który właśnie jest zryty przez zwózkę, to był taki speedowy, fajny kawałek. No, ja jeszcze tam właśnie jechałem, nie wiem, z miesiąc temu, no to... To nie było jeszcze. No, fajnie się jechało, no, nie było zryte. Co ty masz, elektryka, że tak zapytasz? Nie, ale karbonowy. Okej, baw się dobrze w takim razie. Mam nadzieję, że do zobaczenia na trasie. Jakiś odmach epicki do kamery poproszę. Trzymajcie.